Kochani, wracamy do turnieju. Druga połowa meczu. Przypominam, po pierwszej części Kusy Bolesławiec, szkoła podstawowa numer 2, Świdnica 2-1 dla nas. Po bramce Matiego i Gutka prowadzimy 2-1. Natomiast kochani, drużyna ze Świebodzic jest absolutnie, kochani, z świetnymi warunkami fizycznymi. Dla mnie to był faworyt, kochani, tego meczu. Natomiast muszę wam powiedzieć, kochani, że przegrywaliśmy 1-0, wyprowadzamy. Patrz, daj! Jest! Ach! Brawo, dobre! Aj, szkoda, że nie po długim Gutek pociągnął, mielibyśmy po meczu. Ale poszło znowu. Super, bardzo ładna akcja. Pięknie, kochani. Przepraszam, że nie komentuję za wiele, ale jestem cały w emocjach. Przypominam, że finał tej imprezy jest w Warszawie. Chcielibyśmy tam być pewnie jak wszyscy uczestnicy tej imprezy. To już szósty finał, kochani. Ministerstwo Sportu, premier RP i inni wspaniali. Ale bramę wkręcił! Brawo, Gutek! Ekstra! Ale rzucił, pięknie. Panie sędzio, na marginesie to 2-6 chłopczyk, także wiesz, to 2-6. No, on 2 lata tutaj młodszy od reszty, dlatego nas to tak bardzo też kręci. Dlatego tu jak go tak sfaulowali, to wystraszyłem się, że będzie, wiesz, kłopot, nie? Bo dostał pod buta, ale... Pięknie, brawo, Gutek! Ale to zakręcił, kochani. No, 3-1. Tak, no. Patrzcie, brawo! Kochani, no muszę wam powiedzieć, że jestem pod absolutnie wielkim wrażeniem, kochani, występów Gutka w tym roku, bo Gutek w zeszłym roku też startował, ale wtedy przy 2-3 nie był to podstawowy zawodnik, a... Piękna broja! Dobra, z dwójką, no, tak. To jest 2-6 właśnie zawodnik, tak. Muszę, ale teraz jakby to siadło, to by było też piękna bramka. Taki półwolej troszkę, kochani, ale... Fajne, poziom jest naprawdę super, przyjemnie się to ogląda. Fajny. Dwie i majszczu, tak, dwie i majszczu, no. Bardzo ładny występ, super, panowie. Braszek, super robisz robotę. Braszuś! On musi grać to na swojej połowie, kochani, my gramy na dosyć wysokim pressingu, zobaczcie, to procentuje. Spokój i kończ! Brawo! 4-1, kochani, myślę, że już w tym momencie nie damy sobie wydrzeć tego zwycięstwa. Nie wolno skóry na niedźwiedziu dzielić, kochani, bo to dopiero trzecia minuta meczu. Natomiast 4-1 to już jest taki wynik. Brawo, chłopcy, super! Brawo! Braszuś! Buźka uśmiechnięta, ubraszka, my wiemy, o co chodzi. To naprawdę wspaniały, fajny chłopak, kochani. Jest kapitanem tej fajnej szkolnej drużyny. Przypominam, że my z Gutkiem mieliśmy grać dzisiaj zawody w Lechu Poznań. Zagłębie Lublin sparuje dzisiaj. Natomiast myśmy z dyrekcją jakby uprosili zgodę na występ w tej imprezie. To impreza szkolna z ramienia naszego uczniowskiego klubu sportowego UKS Kusy. Muszę wam powiedzieć, kochani, że... Brawo, piękne, super. Także kochani, jak na razie wchodzimy w ten turniej nie najgorzej. Zobaczcie, na dużym spokoju to wszystko jest naprawdę fajnie rozgrywane. Natomiast muszę wam powiedzieć, że 4-1 było. To nie ręka? Chyba za linią. Brawo, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że tamta interwencja pana bramkarza była, kochani, za linią, natomiast no, na szczęście dla przebiegu meczu nie ma to znaczenia. W każdym bądź razie sędziowie sędziują naprawdę na wspaniałym poziomie. Muszę im szacunek oddać, kochani. Oglądałem wiele zawodów sportowych i to są jedne naprawdę z fajnie na wyższym poziomie. Brawo! Oski do przodu! Oj, przez tył! Tył! Dobrze! Dobra, nic się nie dzieje. 4-1, kochani. Ja ciągle zapominam, że jednak wynik jakby jest po naszej stronie. To chłopcy ze Świebodzic muszą gonić wynik. Natomiast no, powiem wam szczerze, kochani, że to jednak nie warunki fizyczne grają. Zobaczcie, każdy z chłopców jest wyższy od naszych chłopaków, nie? Takie chłopaki jakby wyrośnięte. Natomiast my zagraliśmy tu naprawdę jako świetnie drużyna, zespół. Panie sędzio, muszę pogratulować wspaniałych zawodów. Obserwuję pana czwarty czy piąty mecz i naprawdę robicie fajną robotę.
Także bardzo fajnie obsadzony turniej. Muszę powiedzieć, że od 4 lat przyjeżdżałem turniej koło setki. Dzieciom jakby w specyficzny, w charakterystyczny sposób się, kochani, sędziuje. Oczywiście bez pobłażliwości, ale trzeba pamiętać, kochani, że szczególnie w dziecięcej piłce nożnej czasami nie należy jakby zobaczyć ręki, bo jak sędziujemy grupę bambini, tam ta rączka jest blisko przy ciele i często, kochani, trzeba by gwizdać praktycznie przy każdym przyjęciu tych dzieci, czy jak są bardzo małe boiska, kochani, to czasami ten aut można tam delikatnie jakby przepuścić, natomiast oczywiście cała reszta polega na jak najbardziej na uczeniu chłopców w piłkę nożną grania, także uwaga, super. Mamy... Super. Brawo, idzie kura, kochani, przedziera się taranem. Patrzę na czas, że to koło 6 minuty meczu, także wygląda to nie najgorzej. 4-1, kochani, idzie Guciu odpocząć troszkę. Także w tym momencie trener szanuje Gutka. Przypominam, że to zawodnik z rocznika 2006, także dzisiaj jest upał i ta pogoda, no kochani, tak sobie nam tu służy. Także rozgrywanie meczu w takich warunkach fizycznych, kochanie, no męczy podwójnie. Walczymy i z przeciwnikiem, i z pogodą. Natomiast uwaga, dobra, jest udana, jest próba strzału, kochani, poza bramkę, także mamy rzut rożny, przyblokowany był ten strzał, natomiast 4-1 to wynik, który da nam pierwsze 3 punkty, natomiast 4-2, kochani, no w tym momencie 4-2 jest, nie? Tak, 4-2 jest, nie 4-3. Natomiast, kochani, dawaj! Pięknie, spróbuj. Tak, fajna piłka. Kochani, odpoczywa Majszczyk, Gutek i Piasek. Mamy, kochani, kolejny zestaw. Muszę się troszkę odsunąć, tak żebyście widzieli, kochani. Strzelaj! Kura, ognia! Ognia! Ale mu uciekła. O, o. Spokojnie. Druga, patrz, druga. Daj drugą, daj, ale nie tak. No, szczęśliwa piłka, szczęśliwa interwencja. Tam było bardzo, ale bardzo dużo miejsca było na podanie na drugą stronę. Troszkę przeczekaliśmy i się nam zrobiło nerwowo. Uwaga. Brawo. Dojdziesz. Blokować! Oj, 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 to było mocno. Troszkę za mocno, bioderkiem, bioderkiem. To było bez barka, to był, kochani, przepchany faul. Dobra piła. Dobra! Super, kochani. No, Brasiuś nie daje przy... Cofnij, cofnij troszkę, cofnijcie. 4-2 mamy, jeszcze ze 2 minuty gramy. Do końca grajcie. Graj po kresce. Słowisko numer 4 już jest wolne, a więc zapraszamy. UKS Olimpia. Zmieniamy, kochani, wraca Majszczyk z powrotem, także trener robi. UKS Olimpia Świeżawa, SP2 Minić. To jest grupa F, dziewczęta młodsze. Gutek przybił. Rozgrzewamy się, grzejemy się za chwilę. Wasze no, przez to nieporozumienie, kochani, mogło nam się to źle skończyć. Natomiast no, cały czas mamy jeszcze dwubramkowe, kochani, prowadzenie. Natomiast mecz się troszeczkę uspokoił. Już widzę, nie chcemy podnosić, nie chcemy strzelać bramek, chcemy bronić wyniku. Out. Out biały. Brawo, ale chłopaki walczą jak lwy, kochani. No muszę im szacunek oddać wielki. Naprawdę gramy tutaj bardzo, bardzo mocno charakterem, kochani. Także, jak mówię, warunki fizyczne są po stronie drużyny, kochani. Słuchajcie. Ale uciekła piłka Guciowi. Sytuacja dziwna się zrobiła, bo gwizdek zagwizdał. Chłopak
nie poszedł do tej piłki, myślał, że to przerwanie akcji u nas, natomiast to, przypominam, rozgrywane jest na czterech boiskach. Zobaczcie, cztery grupy wiekowe, orliki młodsze, orliki starsze w kategorii chłopcy i dziewczynki walczą o przepustkę do Warszawy. Do tej walki włączyliśmy się również my. Do przodu! Troszkę za plecy ta piłeczka. Natomiast patrz, puść go! Dawać! Brawo! Ajajaja, jak ją zawijał dziobem. No nic, mamy słupek, mamy już poprzeczkę, Gutka. Koniec meczu mamy. Dziękujemy bardzo. 4-2 wygrywamy. Gratulacje dla chłopaków, kochani. Idę piątki poprzybijać. Piątki też za fajną walkę Świebodzicą przybijemy, dlatego że naprawdę super chłopaki piłę grają. Naprawdę macie bardzo fajne chłopaki. Idę przybić piątkę, także zapraszamy na kanale, będzie meczyk. Chłopaki, chodźcie, dajcie piątkę. Świebodzice, gratulujemy. Fajny mecz zagraliście, naprawdę, fajny. Braszeczku, I love you. Wiesz, o co mi chodzi? Dawaj pionę. Jesteś wielki i masz wspaniałą drużynę. Gratulacje, gratulacje. Jesteście wspaniała drużyna i drużyną żeście pograli, bo powiem wam, za warunki fizyczne u bukmachera złotówki bym nie dał. Dobry mecz, a nie sędzio. Gratuluję. Chłopaki, dajcie piątkę. Gratuluję, trenerze. Fajne masz te chłopaki. Naprawdę, przyjemność była to oglądać. Powodzenia. Gratulujemy, panie trenerze. Super, powodzenia. Gucio, ale to ci z tego rogu weszło, powiem ci. Jak żeś to kręcił? Czym to kręciłeś? Powiem ci, że chyba jest nagrane, ale piętką też fajnie zrzuciłeś. W każdym razie gratulujemy wam, dobry występ, idźcie odpoczywać. Powodzenia. Cześć załoga, teraz wygracie? Przypomnijcie, skąd jesteście? Z Henrykowa. Gdzie to jest? Koło Wrocławia? Jeszcze za Wrocławiem. To gratulujemy wam, że dotarliście tak daleko. A jak dzisiaj idzie? Do przodu, do tyłu? Różnie, ale najważniejsze, się dobrze bawicie, co? I o to w tym wszystkim chodzi. Powodzenia, trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia, kochani, w kolejnych meczach. Dopisujemy sobie 3 punkty, także rozpoczynamy nasze zawody z wysokiego C. Także 4-2, do zobaczenia. I uwaga, idą chłopcy troszkę odpocząć.